Tak naprawdę od wielu lat żeśmy szukali sposobu, jak się podzielić agendą, jak, w jaki sposób zebrać ten feedback odpowiedzieć sobie na pytanie, co interesuje społeczność. Oczywiście wszyscy jesteśmy świadomi, jakie są aktualne trendy, wiemy, czego się szuka, co się medialnie dobrze sprzedaje. Natomiast jest zawsze pytanie, czy to jest to, co rzeczywiście jest potrzebne w tym momencie naszym testerom. W tym roku agenda jest jeszcze bogatsza niż to miało w latach poprzednich. Jest jeszcze więcej tracków angielskich. Jesteśmy gdzieś na poziomie połowy po angielsku, połowy po polsku. Co więcej, udało nam się naprawdę bardzo ciekawych gości zaprosić. Jesteśmy w Zakopanem na 13. edycji konferencji Test Vares pod hasłem Rising the Bar. Dzisiaj mamy dzień warsztatowy, w którym bierze udział około 200 osób. Jutro zaczynamy właściwą konferencję, na której pojawi się 600 uczestników. Będzie to rekordowa ilość, jaka się pojawiła do tej pory, ponieważ w zeszłym roku było 450 osób. Test Vares to najstarsza i największa konferencja testerów oprogramowania w Polsce. Co roku staramy się rozszerzać zasięg i szerzyć ideę jakości w świecie IT, aby stała się bardziej popularna i bardziej przystępna.
Jesteśmy na pierwszym dniu konferencji. Za parę minut rozpoczyna się część oficjalna pierwszego dnia. Jesteśmy jeszcze pod wrażeniem dnia poprzedniego, środy, kiedy udało nam się w taką małą agendę wbić 16 warsztatów. Z tego 8 było długich, 8 krótkich. W ten sposób chcemy pokazać, że w tym roku test 2RES stawia przede wszystkim na praktykę. Udało nam się w ten sposób zorganizować zajęcia, że osoby, które poszły i zdecydowały się poświęcić ten dzień na swoją własną edukację, miały szansę spędzić cały dzień z trenerem w grupach do 10-15 osób. Wyszli wykończeni, ale to o to chodziło, tą praktyczną wiedzę udało się przekazać. No teraz zaczynamy tą część bardziej teoretyczną. Za chwilę rozpoczęcie naszej konferencji. Oczywiście wszyscy są zestresowani. W tym roku powstała taka inicjatywa streamów. Właśnie w taki jeden stream wpisali się Piotr i Przemek, którzy zaproponowali na tak naprawdę poprzednim test w razie, że chcieliby zorganizować konferencję typową mobilną. Dzisiaj się ten ich pomysł, ich plan się zrealizuje. Dzisiaj startuje stream, track, możemy to nazwać, mobilkła. To jest taki sposób na budowanie jeszcze bardziej społeczności wokół Test2RES i zaraz za nim został wytyczony drugi stream o nazwie Leadership TV, gdzie to jest stream przygotowany przez naszych lokalnych, polskich liderów, menadżerów dla naszej społeczności. Mobilka wytyczyła pewien proces i pewien nowy rozdział w historii Test2RES-a. To leadership, jakby można powiedzieć, jest pierwszym pasażerem tego pociągu. Ponadto jest oczywiście, dobrze już mam nadzieję, znany QFIT, czyli Quality for IT, czyli mamy tak naprawdę 8 prelekcji, które daleko wyszły poza zwykłe testowanie, które mówią o jakości, mówią o procesach. Po rzeczy takie jak standardy ISO, czy również nowy Foundation JSTKB. No i oczywiście w tym wszystkim nie mogło zabraknąć takich rzeczy jak automatyzacja, jak testowanie. W końcu jesteśmy na konferencji testerskiej.
teraz chcielibyśmy zrealizować, chcielibyśmy waszym i naszym imieniu podziękować prelegentom. Także będziemy prosić wszystkich prelegentów tutaj na salę. Poza standardową makietą, żeśmy zaproponowali w tym roku uczestnikom uruchomienie portalu Slido, żeby dać nam jakiś tam feedback, żeby zadawać pytania i budowanie takiej społeczności wokół konferencyjnej, ale też wokół SETC. No i tak naprawdę jesteśmy otwarci na wszystkich. Chcemy, żeby tam były jakieś dyskusje, żeby na tym poziomie również tworzyły się jakieś społeczności, kanały, które w przyszłości mogłyby zasilić albo mogłyby być nawet częścią Test2Reza i budować tą jeszcze bardziej zintegrowaną naszą społeczność. Organizację naszej konferencji składa się praca wielu osób. W tym roku wzięło udział 35 osób, w tym wielu wolontariuszy, którym chciałam bardzo serdecznie podziękować, ponieważ włożyli naprawdę wiele pracy. Chciałam też podziękować sponsorom, prelegentom oraz zarządowi SJSI, który jest głównym organizatorem naszej konferencji. 13. edycja konferencji Test2Rez niestety dobiegła już końca. Z punktu widzenia organizatorów wydaje się ona osiągnęła duży sukces. Zarówno część merytoryczna, 6 równoległych traków idących przez 2 dni plus 1 dzień warsztatów, jak i część, nazwijmy ją częścią socjalną, czyli networkową, zadowoliła uczestników konferencji. Miejsce, w którym konferencja się odbyła, rzeczywiście prześliczne, z pięknym widokiem na polskie góry. Mamy nadzieję, że następna wersja tej konferencji, Test2Rez numer już 14, będzie równie wspaniały i okaże się równym sukcesem.